31. Wspaniały syn. Rozdział 43, wiersz 27. Kiedy Józef zobaczył swoich braci, to pomyślał, dlaczego oni tak długo nie przychodzili. A może się coś stało z ich ojcem? Serce bardzo mocno odczuwało to wszystko. Ciągle przychodziły różne myśli dotyczące ojca. A może go już więcej nie zobaczę? Dlatego też pierwszym pytaniem było, czy wasz sędziwy ojciec, o którym mówiliście, dobrze się umiewa? Czy jeszcze żyje? Jak bardzo on miłował swojego ojca. Taki długi okres upłynął, kiedy go po raz ostatni widział. I ten moment pożegnania. To był bardzo wczesny poranek. Ojciec wysłał go do braci, aby się dowiedzieć, jak im się powodzi. Józef kilkakrotnie zwracał twarz w kierunku stojącego ojca u wejścia do namiotu. Od tego czasu minęło już wiele lat i bardzo wiele się wydarzyło. Teraz Józef piastuje wysokie stanowisko, lecz w dalszym ciągu pamięta o starym pasterzu. Pochylona sylwetka kochającego ojca pozostała mu na zawsze w pamięci. Możemy powiedzieć śmiało, że Józef był wspaniałym synem. Szczęście w życiu Józefa było wynikiem tego, że był wspaniałym synem. Bóg powiedział: czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo i szczęśliwie żył na ziemi. Twoje szczęśliwe życie uzależnione jest od tego, czy jesteś dobrym synem. Szczęście zależne jest od tego, czy ty przestrzegasz tego Bożego nakazu. Czy jesteś dobrym synem, czy dobrą córką? Muszę ciebie zapytać, czy żyje twój ojciec? Jeżeli żyje, to czy ty wdzięcznym jesteś za to Bogu? Czy okazujesz mu wierność w starości? A jak dawno napisałeś list do niego, nie pamiętasz? To wstydź się. Siądź więc i napisz to teraz. I pamiętaj, pisz częściej. Pamiętaj, że nie jest głównym celem życia położenie wieńca na grobie. Od tego on na pewno się nie uraduje. Dopóki żyje, to przynoś mu kwiaty miłości, będzie się radował. To też będzie radowało serce twojego Boga. Bóg patrzy na to, jakim synem jesteś. Czy myślisz o tym, a może już nie masz ojca? Wtedy u ciebie jest matka, która cię urodziła. Ona radowała się, kiedy stawiałeś pierwsze kroki. Ona siedziała u twojego łoża, gdy byłeś chory i modliła się. Czy jeszcze żyje? Miłujesz ją? Czcisz ją? To jest matka, która tak dużo przeżyła dla ciebie, modliła się za tobą. Są też dzieci, które się wstydzą swoich rodziców, jeżeli im coś udało się osiągnąć w swoim życiu. Czy rodzice są zadowoleni z takich dzieci? Rodzice czują się niepotrzebni, nielubiani. Taki stan nie tylko sprawia ból rodzicom, ale też i gniewa Boga, który zakrywa niebo błogosławieństw. Uczmy się od Józefa miłości do ojca i matki. Nawet w ich podeszłym wieku nie wstydźmy się ich. Faraon nie miał nic przeciwko temu, że u jego zarządcy jest taki prosty ojciec. On bardzo to cenił, że Józef nie wstydził się swojego ojca. Mówił, Józef nie tylko jest wspaniałym zarządcą, ale też wspaniałym synem. Młodzi ludzie, którzy słuchacie te słowa i żyjecie z rodzicami, starajcie się być powodem radości swoich rodziców. Bardzo im poddani i posłuszni bądźcie. Bardzo was proszę. W tym wszystkim Józef jest bardzo podobnym do naszego Pana Jezusa. Bardzo cudownie brzmią słowa mówiące o jego miłości. Był poddany swoim rodzicom. Pan Jezus myślał o swojej matce nawet w chwilach, kiedy tak bardzo cierpiał. On prosił Jana z krzyża, aby ten wziął ją do siebie i był dla niej pomocą w starości. On był wspaniałym synem i to zarówno w życiu i na krzyżu. Może lekceważysz to zagadnienie, nie rób tego. Od tego zależy bardzo wiele dla ciebie, jak i dla twojej przyszłości. Jesteś wspaniałym synem lub córką? Biada ci, jeżeli twój ojciec mówi do ciebie, sprawiasz, że moja siwizna stąpi do Szeolu i to w wielkim żalu. Błogosławieństwem będzie,
Jeżeli twoi rodzice będą mogli zaświadczyć tak, jak o pewnym młodzieńcu, który umarł, oni powiedzieli, to pierwszy żal i boleść, którą nam uczynił. Widzimy, że w świecie coraz rzadziej pojawiały się prawdziwie wspaniali synowie i wspaniałe córki. Może ci ktoś powie, że teraz miłość do rodziców wyszła z mody. W świecie może być tak, ale nie u Boga. Będziesz błogosławiony, kiedy Bóg ci powie, oto mój wspaniały syn. 32. Prawdziwe miejsce. Rozdział 43, wiersze od 31 do 34. To była bardzo dziwna uczta, którą przygotował Józef. Oni wiedzieli, że wszystkiego będzie w obfitości. Stoły były pełne różnych potraw. Egipcjanie siedzieli oddzielnie, bo uważali to za obrzydliwość, by jeść razem z pasterzami. Józef też siedział oddzielnie. Oni spodziewali się, że tak właśnie będzie. Jednak najbardziej dziwnym był układ ich miejsc. Wskazano im miejsca i kiedy oni usiedli, to okazało się, że siedzieli od najstarszego aż do najmłodszego. Czyż był to przypadek? Bracia byli tym bardzo zdziwieni. Nie wiedzieli, jak to wyjaśnić, że ten zarządca tak dobrze ich zna. Ale my wiemy, że Józef znał ich bardzo dobrze. On znał ich imiona, ich wiek, ich charakter, ich życie, ale oni o tym nie wiedzieli. Podobnie jak Józef znał wszystkich swoich braci, tak i nasz Pan zna nas wszystkich. On wie, gdzie mieszkamy, gdzie chodzimy, nasze pochodzenie zna, kontakty, nasze dążenie, nasze myśli, czyny. On zna nas bardzo dobrze. A czy ty o tym wiesz? Czy myślisz o tym? W Księdze Objawienia czytamy, znam twoje czyny, znam twój ucisk i ubóstwo, wiem, gdzie mieszkasz. Znam twoje czyny, wiarę. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Rozdział 2, 3. Bóg zna nasze wszystkie czyny i nasze sprawy. On wie, gdzie żyjemy. On zna całe nasze życie. Czy ciebie to nie przeraża? A może cieszysz się z tego? Dopóki twoje życie nie jest w porządku przed obliczem Bożym, to wszystko będzie ciebie przerażać. Dopóki człowiek stara się ukryć przed Bogiem i zatajać swoje grzechy, nie będzie się mógł radować z tego, że Bóg wie wszystko o nim. A dlaczego tak wielu ludzi odrzuca istnienie Boga? Właśnie z tej przyczyny oni muszą się bać Boga, ponieważ ich życie nie jest zgodne z wolą Bożą. Oni czynią to, co Bóg zabronił. Odrzucają jego istnienie, aby uspokoić swoje sumienie. Chcieliby, aby nie było Boga, ale ich sumienie mówi, że Bóg istnieje. Dlaczego tak wielu krytykuje Biblię? Dlaczego tak wielu interesuje się tym, co nauka odnajduje i poddaje w wątpliwość jej prawdziwość? Biblia mówi, że Bóg nas zna i nie akceptuje naszego życia. Jeżeli życie twoje jest niezgodne z Bożym przykazaniem, to świadomość tego, że Bóg wszystko widzi, jest straszną. Bardzo wielu ludzi, nawet tak zwanych wierzących, chciałoby wziąć skrzydła porannej zorzy i odlecieć tam, gdzie by ich Bóg nie zobaczył. Ale od Boga nie uciekniesz. O, jak cudowna jest świadomość tego, że Bóg zna mnie i wszystkie moje sprawy. Jeżeli życie zostało oddane w ręce Boga, jeżeli mam pragnienie, aby żyć zgodnie z tym, co mówi Jego Słowo, to ta świadomość jest cudowna. Nawet wtedy, kiedy znajduję się w ciężkiej sytuacji, wzgardzony i wyśmiany, mogę powiedzieć, że Boże oko wszystko widzi. On widzi nasze otoczenie, trudności, kłopoty, niebezpieczeństwa. On zna dzień naszego urodzenia, nasze imię, nasz adres. Słowem, wszystko, co tylko można wiedzieć. Cudowna jest taka świadomość. Ty możesz być samotnym, zapomnianym. On czuwa nad tobą. Ty możesz myśleć, że twoje miejsce jest już tu lub tam. Możesz widzieć swoje zdolności. Chciałbyś być kimś. Jeżeli w tym wszystkim nie ma Boga, jeżeli jesteś zależny od ludzi, to wcześniej czy później będziesz zapomniany. Gdy będzie mógł posługiwać się tobą, to cię zawoła, a więc czekaj spokojnie. On cię zna. On zna wszystko, co czynisz, czego pragniesz, czego szukasz, co słuchasz, o czym myślisz, czym się żywisz. On wie, na jakim miejscu ciebie posadzić, co ci dać lub co zabrać. On wie,
co może czynić Ruben lub Beniamin. On nigdy nie popełnił błędu. Bardzo niebezpiecznym jest to, kiedy szukamy dla siebie stanowiska, chociaż świat tak właśnie czyni. A ileż tam nieszczęść z tego powodu, ile płaczu i nienawiści. W Królestwie Bożym przebiega to wszystko inaczej. To sam Bóg wskazuje miejsce. On sam powołuje i daje odpowiednie stanowisko. Jak cudowną rzeczą jest być pewnym, że miejscem, na którym jesteś, jest dane ci przez Boga. On sam tam cię postawił. On da ci siłę i męstwo ku temu, abyś mógł wykonać to, co polecił. A kiedy niesłusznie zajmujesz to miejsce, wtedy nie będziesz miał sił, aby dać odpór. Rozważ to sobie. Weź do serca twego i przed Bożym obliczem daj odpowiedź, czy ty zajmujesz właściwe miejsce? 33. Pięciokrotnie więcej. Rozdział 43, wiersz 34. Józef wskazał każdemu bratu jego miejsce. Ruben siedział jako pierwszy, a Beniamin jako ostatni, ale porcja Beniamina była pięciokrotnie większa od pozostałych. Dlaczego? Józef miał powody, aby tak uczynić. Wspominał, jak bracia mu zazdrościli, kiedy to ojciec bardziej miłował jego niż innych synów. Gdy mu uczynił kolorową suknię, to stała się ona powodem zawiści dla innych braci. Oni mu zazdrościli i dlatego też go sprzedali. Józef myślał o tym, kiedy tak wyróżnił Beniamina. Był to dawny zwyczaj. Kiedy chciano w szczególny sposób uczcić gościa, wtedy kładziono przed nim porcję zwielokrotnioną. Józef chciał wiedzieć, jak na to będą patrzeć jego bracia. On ich obserwował, przysłuchiwał się ich słowom i oto widzi, że bracia utracili zawiść. Oni jedzą i radują się z tego. Jedzenia było pod dostatkiem dla każdego i nikt nie wstał od stołu głodnym lub pragnącym. Beniamin otrzymał 5 razy więcej niż bracia, ale oni nie zazdrościli mu. Oni pozostawili swój grzech. A jak jest z tobą? Porzuciłeś ten grzech? Zawiść jest okropnym grzechem. Ten grzech dzieli społeczeństwo, rozkłada naród moralnie. W Królestwie Bożym nie może być zawiści i zazdrości wśród dzieci Bożych. Ten grzech jest najczęściej spotykanym wśród dzieci Bożych. On prowadzi do demoralizacji. Bardzo wielu jest takich, którzy nie mogą wprost patrzeć na innych, którym Bóg błogosławi. Chociaż udają, że radują się z tymi, którym się szczęści, ale wewnątrz nich płonie diabelski ogień zazdrości. Bóg patrzy na serce. Najbardziej niebezpieczną rzeczą jest zawiść wśród sług Bożych. O tym grzechu należy mówić jak najczęściej. Przedstawmy sobie taki przykład. Oto młody brat podejmuje się pracy dla Boga. Bóg błogosławi mu więcej niż starszym braciom, którzy byli przed nim. Bóg kładzie na jego stół 5 razy więcej niż na stoł jego braci. Tak dochodzi do bardzo napiętej sytuacji, jak bardzo zawistnymi stają się bracia. Oni wszystkimi siłami starają się zniszczyć dzieło młodego brata. Zaraz będą określać to jako słomiany zapał. Zobaczymy, co dalej z tego będzie i w ten sposób starają zgasić ogień, który płonie. A jak jest z tobą? Czy też zazdrościsz? Czy twoje serce wypełnia zawiść, kiedy widzisz błogosławieństwo innych? Nie czyń tego. Pamiętaj, że wszystko, co czynisz, ma być ku chwale Boga. Pragnij chwały Bożej, by On był uwielbiony. Wówczas nie powinieneś zazdrościć. Czy możesz tak żyć? Może ten twój brat ma 5-krotnie więcej niż ty. On może sięgać do głębin Pisma Świętego i wykładać go, a ty nie możesz. Ty możesz tylko niektóre rzeczy przekazać i to w prosty sposób. Głębiej nie możesz. A co Bóg wymaga od swoich sług? Wszystko jest zależne od wierności. Bądź wiernym w tym, co masz. Być może jest tego niewiele, ale On to dał tobie. Bądź wierny w tym. Nie zazdrość nigdy nikomu. Kiedy brat ma tak wiele, to raduj się z tego. Czy myślisz, że Piotr zazdrościł Pawłowi? Oni wszyscy radowali się tym, że Bóg tak wiele ludzi powołuje do swojej służby.
Jeżeli Beniamin otrzymał pięciokrotnie więcej aniżeli ty, nie zazdrość mu, ale ciesz się z tego, że i dla ciebie też jest zostawiony stół pełen Bożego błogosławieństwa. Możesz jeść, ile tylko zapragniesz. Możesz zasiąść do stołu Józefa, tam wszystkiego jest pod dostatkiem dla ciebie. Beniaminie, też chcę powiedzieć, czy to jest powodem do wynoszenia się? Nie myśl, że to się tobie należy, to wszystko jest tylko łaską i miłosierdziem Bożym. Czym mógł zasłużyć Beniamin na takie wyróżnienie? Ty też niczym nie zasługujesz. Miłość Jezusa wypełniła ciebie i twój stół pięciokrotnie. Wcale nie jesteś lepszym od swoich braci. Jeżeli twoje serce wypełnia pycha, Bóg przestanie ciebie używać. Bądź nadal uprzejmym, cichym i pokornym. Wtedy Bóg będzie ciebie używać. Zawsze pamiętaj słowa Jezusa, komu wiele dano, od tego też wiele żądać się będzie. Beniaminie, na tobie spoczywa wielka odpowiedzialność przed Bogiem i przed ludźmi. 34. Przerażające odkrycie. W bardzo dobrym nastroju synowie Jakuba opuścili miasto. Wszystko załatwione bardzo pomyślnie, bardziej niż oczekiwano. Nawet sam premier zaprosił ich na obiad. Symeon, o którego tak bardzo niepokoił się ojciec, wraca do domu. Wory ich były pełne. Jakub na pewno się ucieszy z takiego obrotu sprawy. Wszystko było jak we śnie. Droga powrotna była bardzo przyjemna. Bracia rozmawiali o przeżytych wydarzeniach. Kiedy byli zajęci rozmową, naraz usłyszeli, że ktoś jedzie za nimi. Kiedy wszyscy obrócili się, aby zobaczyć, co się dzieje, za nimi bardzo szybko podążał jakiś oddział żołnierzy. Kiedy ci przybliżyli się, to wtedy bracia rozpoznali, że na czele jechał przełożony domu Józefa. Cóż mogli żądać? Bracia zatrzymali swoje osły i nastąpiło spotkanie. Usłyszeli groźne słowa: dlaczego odpłacacie złem za dobre? Wszak to wy skradliście srebrny puchar naszego pana. Poczuli się bardzo dotknięci słowami przełożonego: jak możesz, panie, takie rzeczy mówić o nas? Dalekie jest od nas takie postępowanie, przecież pieniądze, które znaleźliśmy na wierzchu naszych toreb, przywieźliśmy z Kanaanu. Jakże więc moglibyśmy dopuścić się kradzieży złota lub srebra w domu twego pana? Oni byli bardzo pewni swojej niewinności, do tego stopnia, że aż powiedzieli: u kogo ze sług twoich znajdzie się puchar, ten niechaj umrze. Przełożony domu Józefa wiedział, że na pewno ten puchar znajdzie się u nich. Przecież to on sam włożył go do wora Beniamina. Dlatego zmienia ten surowy wyrok i mówi: jednakże ten, u którego puchar się znajdzie, zostanie niewolnikiem, wy zaś bądźcie wolni od winy. I oto rozwiązują wór Beniamina, który stał blady. Puchar znalazł się w worze Beniamina. Wtedy bracia rozdali swoje odzienie i objuczywszy każdy swojego osła, wrócili do miasta. Co zamierzał osiągnąć w ten sposób Józef? Przecież byli niewinni. Co nam mówi ta dziwna historia? Zwróciłeś uwagę na to, jak bardzo bracia byli pewni swojej uczciwości? Oni w ten sposób jakby podkreślali: my nigdy nikogo nie okradliśmy. Ale czy to prawda? Czyż naprawdę oni nigdy nikogo nie okradli? A kto ukradł ojcu umiłowanego syna? A kto ukradł Józefowi jego młodość? Kto ukradł jego piękne lata? Tak, to prawda, że oni pucharu nie ukradli, ale ukradli coś, co jest jeszcze bardziej cenne: syna u ojca, miłą woń jego życia, a u swojego brata młodość. Czy to nie jest przestępstwo? Oni ufali swojej uczciwości, a wewnątrz byli złodziejami. Józef tego właśnie pragnął, by poznali, kim są w rzeczywistości. Dlatego też zostali poddani takiej próbie. Józef osiągnął zamierzony cel. Gdy bracia ponownie stanęli przed Józefem, Juda w imieniu wszystkich mówi: cóż możemy powiedzieć na nasze usprawiedliwienie? Bóg znalazł winę w twoich sługach. Jeżeli oni nie byli winni w tym, o co byli posądzeni, to jednak byli winni grzechu o wiele gorszego i cięższego. I tak ta wielka uczciwość, którą tak bardzo się szczycili, uleciała gdzieś daleko. Uczciwością nigdy nie można się usprawiedliwiać. Bóg znalazł ich nieprawość.
A jak jest z tobą? Czy dokonałeś już u siebie tego odkrycia? Znalazłeś puchar Józefa u siebie? On tam na pewno jest. On jest w twoim worku, nie wierzysz? Wzruszasz ramionami. Polegaj tylko na swojej uczciwości. Powiedz, że ty jesteś uczciwym, spokojnym człowiekiem, który nigdy nikomu nic nie ukradł. A już zaraz puchar znajdzie się w twoim worze. A może dokonamy rewizji? Jezus kupił ciebie, zapłaciwszy swoją krwią. On bardzo drogo za ciebie zapłacił. Wiedzcie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem, złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego bez zmazy. 1 Piotra 1,18. Jezus kupił ciebie na własność. A co ty zrobiłeś z jego własnością? Czyż nie porwałeś jego własność? Czyż nie żyłeś dla świata i czyż jemu nie chciałeś służyć? Tak, to wszystko czyniłeś z jego własnością. Przecież Jezus nabył prawo do ciebie jako do swojej wyłącznej własności, zapłaciwszy za nią własnym życiem, a ty to ukradłeś. A nawet więcej, bo te siły, które on chciał mieć do swojej dyspozycji, ty utraciłeś i to w służbie grzechu i zaspokajania swoich własnych potrzeb. Czas, który on darował tobie i te drogocenne chwile łaski i miłosierdzia wykorzystałeś na uciesze z tego, co tak bardzo go smuciło. Oto twój prawidłowy stosunek do Jezusa. A pieniądze, które zostały wręczone tobie, drogocenne dary, z których będziesz musiał się rozliczyć. Użyłeś ich dla zaspokojenia swoich żądz i pragnień. Czy więc nadal twierdzisz, że jesteś niewinnym człowiekiem? Pewnego dnia staniesz przed sędzią, który wszystko wie, i cóż zostanie z tej twojej uczciwości? Ta cała moja uczciwość to prawdziwe kłamstwo. Tak, to ja porwałem u niego jego własność, którą on kupił za tak drogocenną swoją krew. Ja zużyłem to dla siebie. Postępowałem według pragnienia mego ciała. I oto teraz straszne odkrycie. Bóg znalazł mój grzech. Puchar znajduje się w moim worze. Drogi przyjacielu, życzę ci z całego serca, abyś tego odkrycia dokonał jak najszybciej. Jeżeli tego dokonasz, wtedy zostanie ci objawiony niebiański Józef. On oczekuje tego. Bracia znów przybywają do domu Józefa i upadają przed nim. Kiedy zostało dokonane to straszne odkrycie, wtedy bracia Józefa powrócili wraz z przełożonym do domu Józefa. Tam już Józef ich oczekiwał. On tak bardzo czekał na przybycie swoich braci. Wita ich słowami, w których widać szczególną troskę. Czy nie widzieliście, że taki człowiek jak ja potrafi wróżyć i zgadnie? Teraz oni już wcale się nie tłumaczą. Uczciwość, wiara w swoją niewinność, wszystko uległo rozbiciu. Cóż możemy rzec tobie, Panie mój? Cóż możemy odpowiedzieć, jak się usprawiedliwić? Bóg znalazł winę w twoich sługach. Oni zgadzają się pozostać sługami. Oddajemy się tobie, Panie mój, zarówno my, jak i ten, u kogo znaleziono puchar. Józef jednak odrzucił tą całą propozycję. Nie wy, lecz tylko ten, u kogo znaleziono puchar, będzie moim niewolnikiem. Wy zaś możecie spokojnie odjechać do domu. Co teraz uczynią bracia? Czy teraz pozostawią spokojnie swojego brata i odjadą do domu tak, jak powiedział im Józef? Przyjmą propozycję Józefa? Oddadzą Beniamina jako ofiarę za siebie? Przecież w ten sposób potraktowali swojego brata, Józefa. To oni tak bardzo spokojnie uwalniają się od upomnień swojego brata i sprzedają tego, którego życie było tak czystym i sprawiedliwym. Co teraz się stanie? A może oni już czegoś się nauczyli? Gdy usłyszeli propozycję Józefa, wtedy Juda zbliża się do niego i mówi: pozwól, Panie mój. I zaczyna mówić bardzo dziwne rzeczy. Pytał mój Pan sługi swoje, czy macie ojca lub brata? Odpowiedzieliśmy Panu mojemu,
Mamy starego ojca i jednego jeszcze najmłodszego brata, zrodzonego już przez niego w starości. Brat tego najmłodszego nie żyje. Został więc on jeden od tej matki i dlatego ojciec go pokochał. Kiedyś było im tak ciężko pogodzić się z tym, że ojciec tak bardzo miłuje Józefa, ale teraz już zupełnie inaczej patrzą na tę sprawę, na to serce zmartwionego ojca, szczególnie miłującego Beniamina. Juda mówi dalej: rozkazałeś sługom swoim, przyprowadźcie go do mnie, abym mógł go zobaczyć. Powiedzieliśmy panu mojemu, nie może chłopiec opuścić ojca, bo gdyby go opuścił, ojciec by umarł. Wtedy rzekłeś do swoich sług, jeżeli nie przyjedzie z wami wasz najmłodszy brat, nie pokazujcie się na oczy. Józef o tym wszystkim wiedział. On mógł na to wszystko odpowiedzieć. Tak jest? On tego nie wiedział, słuchał Judy z wielką uwagą. Gdy więc przyszliśmy do twego sługi, a ojca naszego powtórzyliśmy mu twoje słowa, mój panie. Potem znów powiedział nasz ojciec, idźcie znów, aby zakupić dla nas żywności. Odpowiedzieliśmy jemu, my nie możemy iść. Pojedziemy tylko wtedy, gdy z nami pojedzie nasz najmłodszy brat, bo nie możemy pokazać się owemu mężowi, jeśli nie będzie z nami naszego najmłodszego brata. Wtedy powiedział nam sługa twój, a nasz ojciec, wiecie, że jedna z mych żon urodziła mi dwóch synów. Jeden wyszedł ode mnie i wtedy pomyślałem sobie, że został rozszarpany, gdyż już więcej go nie widziałem. Jeśli tego drugiego odbierzecie mi i spotka go jakieś nieszczęście, to moja siwizna stąpi do Szeolu wśród niedoli. O jak bardzo musiały go zaniepokoić słowa Judy. Józef jest pod wrażeniem jego słów. Ciężko mu było zachować równowagę. Juda mówił dalej. Gdybym teraz więc przyszedł do sługi twego ojca mojego i nie byłoby z nami chłopca, tak przez niego umiłowanego, to gdy ojciec to zobaczy, umrze. My zaś, słudzy twoi, będziemy przyczyną, że siwizna ojca zejdzie do Szeolu. I na koniec mówi, ja, sługa twój, wziąłem na siebie odpowiedzialność za tego chłopca względem mego ojca, mówiąc mu, jeżeli nie przyprowadzę do ciebie. O jak bardzo brakowało kiedyś tej miłości w ich życiu. Oni bez jakichkolwiek skrupułów wrzucili Józefa do suchej studni, by tym samym skazać go na śmierć głodową. To przecież oni liczyli i dzielili się pieniędzmi otrzymanymi za brata. Teraz jest zupełnie inaczej. Juda jest gotowy pozostać niewolnikiem w Egipcie, aby tylko brat jego wrócił do ojca. Oni kiedyś nie mieli miłości synowskiej. Tak bardzo często ranili serce ojca. Bez jakichkolwiek skrupułów podają ojcu suknię Józefa umoczoną we krwi. Teraz starają się, aby za wszelką cenę nie dopuścić do tego. Nie mogą już znosić bólu swojego ojca. Oto decyzja. Niechaj on pozostanie niewolnikiem w miejsce swego brata. Juda teraz jest zupełnie innym człowiekiem. Przecież to on kiedyś zaproponował swoim braciom, aby sprzedali swojego brata. W ciężkiej szkole Bożego wychowania Bóg sam nauczył go tego wszystkiego. On zrozumiał to i jest gotowy iść tą drogą, którą pójdzie jego prawnuk, a który odda swoje życie dla zbawienia świata. A jak jest z tobą? Jeżeli my jesteśmy solą ziemi, światłością świata, tak jak powiedział Pan Jezus, to będziemy mogli to zadanie wykonać. By to wykonać, musimy przynieść nasze życie na ofiarę. Kiedy przestaniesz oszczędzać siebie i dogadzać sobie swojemu ciału, wtedy zobaczysz nowe życie. 35. Błogosławiony moment. Kiedy Juda opowiedział Józefowi o starym ojcu, o jego miłości do najmłodszego syna, Józef był bardzo wzruszony. Musiał hamować siebie, aby tego nie dać poznać po sobie. Kiedy jednak Juda ofiarował siebie w miejsce swojego brata Beniamina, Józef już nie mógł wytrzymać wzruszenia. Juda mógł pomyśleć, że to jego mowa tak bardzo podziałała na jego pana, który był bardzo surowym. I wobec wszystkich zawołał, niechaj wszyscy stąd wyjdą. Egipcjanie wyszli. Tłumacz, który stał między nimi, też wyszedł. Józef do tej pory posługiwał się nim. Być może Egipcjanie bali się u swojego pana, że on pozostaje z nieznajomymi. Dla wszelkiej pewności pozostali jednak w pobliżu.
Być może ich pan będzie potrzebował pomocy, a wtedy natychmiast przyjdą. Drzwi się zamknęły za ostatnimi. Wybuchnąwszy głośnym płaczem, także usłyszeli Egipcjanie oraz dworzanie faraona. Co to mogło być? Radość? Smutek? Ból? Nie, nic z tych rzeczy. To była miłość jego serca, której dłużej nie mógł ukrywać. Jak bardzo długo czekał, aby im to okazać. O jak bardzo bał się tego momentu. A co będzie, jeżeli bracia nie przejdą pomyślnie próby? I co wtedy? Może pozostawią Beniamina i sami wrócą do ojca? Teraz nadszedł ten moment. Oni pozostali przy swoim bracie i w doświadczeniu okazali się zupełnie innymi. On w wielkim napięciu oczekiwał na wynik. I kiedy już nie mógł dłużej się ukrywać, wybuchnął głośnym płaczem. Bracia patrzyli zdziwieni i przerażeni, co się stało, co się dzieje. Oni nie mogli zrozumieć, co to oznacza. Co było powodem płaczu ich pana? Oto zrozumieli. Rzekł do swoich braci, ja jestem Józef. Władca Egiptu teraz przemawia do nich ich własnym językiem, ja jestem Józef. Te słowa były dla nich gromem z jasnego nieba, który uderzył w nich. Co? Władca całego Egiptu, człowiek, którego ręku znajduje się władza nad nimi, jest ich bratem? Pomyśl tylko sobie, Józef moim bratem. Ten, którego sprzedali. To była dla nich straszna nowina. Co teraz z nami? Jaki rodzaj zemsty zastosuje wobec nas? On na pewno zemści się nad nami. Skaże ich na śmierć, w najlepszym razie na więzienie i zrobi z nich niewolników. Cofnęli się przerażeni i ta scena znów się powtarza i znów. I tak aż do dnia dzisiejszego Józef objawia siebie braciom swoim. Obciążeni grzechem bracia ciągle na nowo odnajdują Józefa, który mówi im, ja jestem. I ten sam strach towarzyszy wszystkim, którzy to słyszą. A czy w twoim życiu był taki moment, kiedy to niebiański Józef objawił się tobie? Jak bardzo pragnie nasz niebiański brat objawić siebie nam. On czyni wszystko, aby cię oczyścić, doświadczyć. On to wszystko czyni z miłością. Jezus bardzo tęskni za tobą. On pragnie zdjąć z ciebie cały ciężar, oczyścić sumienie i uczynić błogosławionego człowieka. Jeżeli człowiek pragnie pokoju z Bogiem, to tym bardziej nasz Zbawiciel pragnie zmiłować się nad grzesznikiem i dać mu ten cenny pokój. Jeżeli tak jest gorące pragnienie naszego Pana Jezusa, to dlaczego ludzie tak często pragną, aby jak najszybciej odejść od Boga? Kiedy usłyszą, ja jestem Jezus, to wszystko dzieje się tak, bo oni nie znają Jezusa. Podobnie jak bracia Józefa myślą, że teraz Pan Jezus zemści się za wszystkie ich zniewagi i za to, co się stało w Datain. Tak myśli bardzo wielu i trwają w strachu. Oni mają takie wyobrażenie, że widzą Pana Jezusa z długim spisem ich grzechów i na końcu z wyrokiem na nich. Każdy, kto tak myśli, nie zna i nie poznał Jezusa i nie stara się Go poznać. Kiedy Pan Jezus objawi się tobie, to nigdy nie usłyszysz czegoś podobnego. Usłyszysz natomiast słowa miłości, otuchy i przebaczenia. Czy ojciec syna marnotrawnego przypominał mu o przeszłości? Czy przedstawił mu swoje wymagania? To na pewno skruszyłoby człowieka. Nie, syn w łachmanach widzi biegnącego ojca i naraz znajduje się w jego objęciach. Otrzymuje pocałunek ojca. To wszystko zamyka usta synowi. Syn chciał wszystko opowiedzieć ojcu. Syn nawet by nigdy nie pomyślał, że jego powrót będzie świętem dla ojca. On nawet nie marzył o czymś takim. A dlaczego nasz Zbawiciel opowiadał nam to ciekawe wydarzenie? Byśmy wiedzieli, że Bóg tak samo oczekuje powrotu każdego marnotrawnego syna. Bóg raduje się z powrotu tego, kto był zgubiony. Bracia Józefa, czy łzy Józefa nic wam nie mówią? Czyż one nie mówią do ciebie, mój bracie, dlaczego się o mnie boisz? Czyż te oczy, które były zalane krwią, nie pałają miłością do ciebie? Dlaczego jeszcze trwasz w niepewności?
Popatrz na jego krwawiące rany, które były mu zadane za jego miłość do upadłego grzesznika. Czy potrzebny strach? On miłuje nas. On tak miłuje, że oddał swoje życie, przelał swoją krew. Nie bój się więcej. Miej nadzieję w Nim. Oddaj Mu swoje serce i życie. 36. Prawidłowe spojrzenie. Ale bracia nie potrafili Mu odpowiedzieć, gdyż zlękli się Go. Usłyszeli z Jego ust w ich języku, że to On jest ich bratem, Józefem. Myślał teraz o jednym, o zemście. Ale oto Józef otwiera swoje ramiona i mówi: zbliżcie się do mnie. Oczy jego pełne miłości patrzyły na nich tak, że bracia podeszli do niego. Józef czytał w ich sercach. Wiedział, że oni myślą o wydarzeniach w Dotaj i że ich wina teraz jest przed ich oczami. Mówi im: ja jestem brat wasz. To ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali, bo dla waszego ocalenia Bóg mnie wysłał tutaj przed wami i po raz drugi mówi: Bóg mnie wysłał przed wami. Zatem nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który uczynił mnie doradcą Faraona. I po raz trzeci mówi: zatem nie wyście, ale Bóg. Józef osiągnął w Bożej szkole wyższy stopień patrzenia na życie. On wiedział, że ciągle nad nim była i jest ręka Boża. Bóg zechciał, aby mieć swojego sługę w Egipcie dla zachowania wielu przy życiu. Bracia Józefa byli tylko narzędziami w rękach Bożych, którzy wykonali wolę Bożą. To wcale nie pomniejsza ich winy. Bardzo ciężko byli doświadczeni za ten grzech, ale Bóg obrócił ich zło w dobro. Józef osiągnął właśnie to poznanie. Osiągnął to nie teraz, ale znacznie wcześniej. Ciągle wiedział, że pomimo złości braci istniała nad nim ręka Boża. Dzięki temu Bóg realizował swoje cudowne plany. Gdy Józef to zrozumiał, nie mógł gniewać się na swoich braci. Oni tylko byli narzędziami. Boża ręka jest potężną, aby z najgorszego zła uczynić błogosławieństwo dla swojego sługi. I nie tylko dla niego, ale przez niego dla całej rodziny i dla wielu innych. Gdyby Józef pozostał w domu, na pewno by nie przeżył tak ciężkiego doświadczenia w domu Potyfara i w ciemnicy. Ale wtedy nie mógłby być panem całego Egiptu. W czasie głodu wielu by wymarło i to nie tylko Egipcjan, ale jego rodzina. Józef w swoim nieszczęściu widział tego, kto stał poza braćmi. Przecież ojciec ma prawo doświadczać swojego syna. Nasze serce stanie się szczęśliwe i radosne, kiedy dokonamy takiego odkrycia, jakiego dokonał Józef. Serce nasze zostanie wypełnione pokojem Bożym, kiedy zobaczymy, że mamy do czynienia z samym Bogiem, a nie z ludźmi. Bardzo często załamujemy się, kiedy ludzie zadają nam ból. Jesteś zawiedziony, rozczarowany i przyjmujesz to wszystko z wielkim żalem. Dajesz pierwszeństwo gorzkim myślom. To jest bardzo ciężkie brzemię, które sam na siebie położyłeś. Ileż to z powodu tego miałeś nieprzespanych nocy? Myślisz, że to przez twojego przeciwnika? Nie. Przyczyną jesteś ty sam. Gdybyś umiał patrzeć tak, jak patrzał Józef, to na pewno byś dojrzał tam Bożą prawicę, która może najgorsze zło obrócić w dobro dla ciebie. Jeżeli patrzymy prawidłowo, to wtedy możemy dostrzec coś zupełnie innego. Nasi wrogowie są bardzo często naszymi dobroczyńcami. Pomyśl tylko, co byłoby, gdyby ich nie było? Kto by chciał nas tak wszechstronnie doświadczać? Czy moglibyśmy zrozumieć, czym jest cierpliwość? A w jaki sposób moglibyśmy doświadczyć, czym jest łagodność? A czy to nie jest czymś wielkim? A co by się stało, gdyby tych ludzi nie było? Wtedy na pewno nie moglibyśmy stać się podobnymi do niego. Gdybym nauczył się patrzeć tak, jak patrzył Józef, gdybyś zawsze dostrzegał Boga ponad wszystkimi okolicznościami, ponad ludźmi, którzy są powodem naszego bólu. Wszyscy ludzie są w ręku Boga. To właśnie bardzo często Bóg posługuje się nimi dla naszego dobra,
realizując swoje plany. Bracia sprzedali Józefa do Egiptu i nawet nie dostrzegli, że za tym wszystkim stał Bóg, który go tam posłał, aby dokonał tak wielkiego ocalenia wielu ludzi. Jeżeli więc ludzie krzywdzą ciebie, obwiniają, urągają ci, śmieją się z ciebie, nie zapomnij, że za tym stoi Bóg. Pamiętaj, że zawsze masz do czynienia najpierw z Bogiem, a dopiero potem z ludźmi. Kiedy nauczysz się tak patrzeć, wtedy przestaniesz patrzeć, że wszystko chce ci wyrządzić krzywdę, a zaczniesz przyjmować to wszystko jako pochodzące od Boga. Nauczysz się też dziękować za wszystko Bogu. Nie patrz więc na ludzi, ani na to, co oni czynią dla ciebie. To jest bardzo niebezpieczne. Przez to tylko niesiesz brzemię, które czyni twoje życie nieszczęśliwym i ciężkim. Patrz na Jezusa, który jest ponad wszystkimi ludźmi. Oto prawdziwa wielkość, oto prawdziwy obraz życia. Kiedy nauczysz się tak patrzeć, wtedy otrzymasz prawdziwy pokój i będziesz szczęśliwym. Dlatego też życzę wszystkim czytającym obfitego błogosławieństwa Bożego, które płynie z tego cudownego prawa, prawidłowe patrzenie i dostrzeganie. 37. Poselstwo Józefa. Gdy Józef starał się zdjąć ciężar z pleców swoich braci, który ich przygniatał od pamiętnego wydarzenia w Dotain, wspomniał swojego ojca. Synowie pozostawili go samego, pewnie liczy dni i bardzo się martwi o swojego syna. Powinien jak najszybciej dowiedzieć się, że Józef żyje i jest panem Egiptu, a także przyjechać do niego. Józef będzie się opiekował ojcem. Wskaże mu miejsce blisko siebie. Stary ojciec będzie się cieszył ze sławy swojego syna. Ta wieść na pewno będzie radosną dla starego ojca. Józef mówi do swoich braci: idźcie śpiesznie. Oni powinni się śpieszyć, by jego smutek obrócił się w radość. Podobnie jak Józef posyła wieść swojemu ojcu, tak Pan Jezus posyła wieść całemu światu, wszystkim, którzy są zapracowani, obciążeni. Nikt nie powinien umierać smutku i niepewności. Uczynił mnie Bóg Panem całego Egiptu, mówi Józef. Pan Jezus jest Panem całego świata. To Jemu została dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Przybywaj niezwłocznie, każdy dzień zwłoki to wielka strata. Po cóż rozpacz? Spoglądanie w dal. On powiedział: ja chcę was uspokoić, dać pokój waszym duszom. Dlaczego więc zwlekasz z przyjściem do Niego? To jest bezmyślność. Po cóż tak się męczyć? Ty już możesz być wolnym od swojego brzemienia, możesz iść w radości i pokoju. Ale może chcesz być razem ze swoim nieszczęściem? Może lubisz swój strach i zgryzotę? Chyba nie ma takiego człowieka, który nie chciałby być wolnym. Przyjmij więc zaproszenie od Pana Jezusa. Osiądziesz w ziemi Moszen i będziesz blisko mnie. Cudowna propozycja. Jakub będzie mieszkał w samej najurodzajniejszej części Egiptu, a najważniejsze, że blisko Józefa, a to będzie wielka radość dla starego Jakuba. Blisko Józefa. A Jezus? On także proponuje Moszen, wspaniałą ziemię, gdzie możemy się znajdować w Jego bliskości. Jak wspaniale być z Jezusem. Ale czy może być takie miejsce na tym świecie? Tak, zostało przygotowane dla ciebie wspaniałe miejsce w ziemi Moszen, blisko Jezusa, a ty nie idziesz tam? Ja ciebie nie rozumiem. To nie są tylko puste frazesy, to nie są słowa człowieka. Ta obietnica padła z ust Pana Jezusa, a to, co Pan Jezus powiedział, na pewno się wypełni. My jesteśmy pewni tego, doświadczyliśmy tego. Naprawdę wspaniałe jest życie w pobliżu Jezusa. Możesz to przeżyć, być pewnym tego, jeżeli tylko przyjdziesz. I tak przyjdzie koniec wszelkim utrapieniom i potrzebom ziemi Moszen w pobliżu Jezusa. Będę cię żywił, bo jeszcze przez 5 lat będzie głód i tak nie poniesiesz straty ty i cała twoja rodzina i twój dobytek będzie zabezpieczony. Mogę przechodzić przez różne trudności, ponieważ łaska ochrania. Mogą nastać lata głodu, ale Józef mnie ochrania. Dla bojących się Boga nie ma spraw, które by nie były przez Niego niezaspokojone. Ten,
Kto może powiedzieć: Pan jest pasterzem moim, ten też może i z wiarą dodać: nie brak mi niczego. Dobry pasterz zawsze ma staranie o swoje stado. Józef starał się, aby jego rodzina była zabezpieczona. Nam również Bóg darował życie w pełnym dostatku. Opowiedzcie mojemu ojcu mojej godności w Egipcie i o wszystkim, coście widzieli. To na pewno będzie radosne poselstwo dla starego Jakuba, kiedy usłyszy, że Józef żyje i że jest panem Egiptu. Ale czym jest ta wieść w porównaniu z wieścią o Jezusie? Jezus żyje i jest panem wszystkiego. Teraz ten potężny władca wzywa ciebie do siebie. Chce uczynić koniec naszym cierpieniom, a także wszystkiemu, co nas niepokoi. Wzywa nas, abyśmy byli blisko Niego. Chce mieć z nami społeczność. On także zapewnia życie i pełny dostatek. O, nie myśl, że ludzie zaraz pobiegną na pierwsze wezwanie Chrystusa. Wieść o tym cudownym wezwaniu rozbrzmiewa już ponad 2000 lat, ale odzew jest mały. Bardzo mało ludzi temu wierzy. Przyszedłeś już do Jezusa? A może wszystkie wezwania są mało ważne dla ciebie? Uważasz, że twój ciężar należy do ciebie i tak ci najwygodniej? A więc nie chcesz ulgi? Chcesz utracić możliwość, którą On ci proponuje? Bardzo bym chciał, aby wieść o Panu Jezusie dotarła do wszystkich uszu, aby mogła pomóc wszystkim wyjść z kraju dalekiego od Boga i przyjść do Moszen pod opiekę Pana Jezusa. Przyjmij tą wiadomość do swojego serca, a ona wskaże ci drogę do prawdziwego szczęścia i zbawienia tutaj i w wieczności.